Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korley. Zapraszam do dalszych przygód w grze Dying Light The Following. Witaj, nieznajomy. Szukasz czegoś? Za moment z tobą porozmawiamy. Wraz z zdobyciem kolejnego poziomu zaufania pojawiła nam się główna misja u naszego kolegi Al Jazeera i zobaczymy, co ma do powiedzenia. A może to nie do końca on. Bezlicy, porozmawiajmy bezlicy. A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle'u Crane'ie. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. No okej, okay. Dostaliśmy stalowy bełt i rozumiem, że kuszę. Możesz już iść, przybyszu. Kurczę, to taki kawał drogi tu przejechałem, żeby tylko dostać kuszę. No ale może nie tak do końca tylko, więc zobaczmy do naszego ekwipunku po drodze. Kupiłem w sklepie też PM pomalowany. Tak na wszelki wypadek, bo ostatnio wytraciliśmy całą amunicję, więc dobrze by było chyba mieć coś w zapasie tego typu. I zobaczmy, podmienimy kuszę na łuk, czy łuk na kuszę. Kusza na tyle fajna, tak, mamy bełty do niej, patrzę jak to tu wygląda, celność 0, szybkostrzelność 9, no tutaj to prezentuje się nieco lepiej, w sumie nawet całkiem nieźle patrząc na obrażenia. No to dobra, czyli w takim razie jak już tu przybiegliśmy, no to może wykonamy jakieś zadanie w tej okolicy. No, wraz ze wzrostem rangi później odblokujemy nowe rzeczy, kolejny strój, kolejne ciekawe bełty, ogień w puszce, tutaj ulepszoną kuszę, no i na koniec strój. Okej, ale to wszystko przed nami. Musimy jeszcze pomóc tu ludziom. Chciałbym pomóc tej koleżance, która tu gdzieś się kręciła ostatnio, ale jej tu już nie ma. Może tylko skoczę szybko do handlarza po apteczki i zobaczę, co jeszcze tu u niego mamy. Okej, okay, dokupiłem bełty, możemy zobaczyć, jakie misje się tu jeszcze kryją w stodole, więc no, czas rozpocząć imprezę. Tutaj wszystko jest, czyli rozumiem, to są bardziej takie misje poboczne. Wszystko to misje poboczne, ale rozumiem też, że za nie dostaniemy później punkty. Zobaczmy kilka, na przykład zaginiona osoba. Nazan zniknęła i nie ma jej już od 2 dni. Pewnie znowu poszła do swojego starego domu. Ciągle się bała, czy bandyci nie wyniosą jakiejś rupieci po jej babci. Proszę, czy ktoś mógłby ją dla mnie odszukać? Proszę. Merkur, jak najbardziej możemy. Tylko co? Wyszła z tego misja? Mam nadzieję, że tak. Zobaczmy w sumie, jak to wygląda tutaj w zadaniach. Może nie do końca. Dość dziwnie to działa. No dobra, kolejne zaginione osoby. Demet i Belkit postanowili sprawdzić, czy na terenie oazy jest może coś przydatnego. To było odważne, ale głupie, a głupoty nie możemy to akceptować. Nie możemy sobie na to pozwolić. Ktokolwiek powiedział im, że to dobry pomysł, niech idzie do diabła. Oby łaska matki zachowała ich od złego. Jeśli otrzymacie od nich jakieś wieści, dajcie mi natychmiast znać. Jazeer. Okej. Okay. No dobra, to zabierzemy wszystkie te obiekty zaginione osoby, bo może się okazać, że podczas gry później je odnajdziemy. No to warto mieć to już gdzieś zanadrzu. Bracia i siostry, gdy w ubiegłym tygodniu po ceremonii zaczęłam czuć się lepiej, mój ukochany Emrach postanowił złożyć matce dzięki przy monolicie. Dotąd nie wrócił. Proszę, niech ktoś go odnajdzie i przyprowadzi na powrót do mnie. Błagam, wciąż nie czuję się wystarczająco dobrze, aby go samej poszukać. Mam nadzieję, że błogosławieństwo matki nie było przeznaczone wyłącznie dla mnie i że jego również ustrzegło od złego. Sada. Bierzemy. Okej. Okay. Tu bieg, odzysk. Bo może gdzieś jest jakaś kawa tam, żeby im oddać albo coś. Dziwna prośba. No to może na dziś. Dziwna prośba. Jazeer, kto to narysował? A, to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Jak nieważne, kurczę. Spróbujmy raz jeszcze. Pan listonosz ma paczkę dla mnie. Czy możesz mi ją przynieść? Okej, okay, przyjmij. A więc przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem. Ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. Okej.
Dotrzyj do poczty. No my mamy w sumie kawę, papierosy, nie wiem co by wolał bardziej na prezent, ale dotrzemy do poczty, przy okazji gdzieś tutaj będziemy mogli odwiedzić naszą stację benzynową, więc jako że drogę dotąd znamy bardzo dobrze, widzimy się tu na miejscu, a niżej pojedziemy sobie razem. No to jesteśmy na miejscu, co prawda chyba za daleko nie zajedziemy łazikiem, bo tam widzę jakieś barykady, chociaż może od tej strony jakby zajechać. Nie, to też nie wygląda jak droga tam, żeby się dostać, więc porzucimy nasz pojazd tutaj. Trochę to brutalne, bo nie lubię się z nim rozstawać. Przyznam się, że polubiłem bardzo tę opcję jazdy samochodem, czy tak samochodem, no nazwijmy to naszym samochodem. O kurczę, gdzieśmy się wpakowali. No ale tutaj po tych ulicach by było trochę za ciasno, żeby przejść gdzieś dalej, czy przejechać gdzieś dalej, bo przejść to będziemy musieli. Użytkownik rozłączony, no jak zawsze internet będzie nam tutaj szalał, ale to nie problem. No trochę parkouru nas tu czeka, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja wrócić do tego miasta, bo poczułem się trochę jak w starym czy w nowym mieście, już nie pamiętam jak to dokładnie się nazywało. No to chyba było stare miasto, a wyglądało po prostu jak nowe. W podstawce, to było całkiem fajne bieganie po tych dachach, no i tak trochę to zrobiło nam się podstawkowo. Okej, raczej tak jak wspomniałem, nie mielibyśmy tu szans zbytnio na jazdę jakąś większą, więc mieliśmy dostać się tutaj. Coś się dzieje niedaleko, więc może zobaczmy najpierw ten punkt. Warto odwiedzać też te miejsca, które gra nam sugeruje. Z tej racji czekam, aż kotwiczka się uzupełni, tak jakby się którzy zastanawiali, czemu taki zawieszony jestem. Ale z tej racji, że też mamy szybkie punkty wtedy, umiejętności, czy nawet... Okej. Nie tyle umiejętności, tak zabawnie wyglądali na swój sposób, ale punkty zaufania, o to też chodziło. Czasem też mają jakąś kawę, papierosy, o właśnie, no i chodź kolego, coś ty tu robił w tym mieście. Jakieś punkty nam dasz? Czy ty nie należysz do sekty? Akolici mówili nam, by tu nie przychodzić, ale gdzie jeszcze znalazłbym tyle zapasów? Okej, to wiele tłumaczy. Weź to, proszę. Może to jedyna okazja, by ci podziękować. Optymizm zawsze w cenie. Biegniemy na pocztę. Gdzieś tu mieliśmy się dostać niżej, znaczy po drugiej stronie niżej. Gdzie jest wejście? No tam widzę, liston wychodzi, albo ludzie czekają na swoje paczki. Średnie, a może sobie otworzymy też ten zamek. A nuż coś ciekawego kryje się tu w mieście. Często też kosztowności mamy w takich miejscach. Maczeta. Mamy już lepsze bronie. No ale może jedną maczetę weźmiemy. No i jak tu wejście? No dobra, zejdziemy. To wygląda jakby były drzwi, ale ich nie możemy otworzyć. Jeszcze póki co ekipa tutaj jest taka trochę mało ruchliwa. No tak, otwieranie zamków średnie przy takich sąsiadach, tak, czy przy takich gapiach, to nie najlepszy pomysł. Byśmy musieli odciągnąć jednego od nas. Znowu zrobić tutaj hałas to nie jest najlepsze rozwiązanie. Może, o właśnie, nie, to tylko pieniądze ma. Myślałem, że i alkohol. No tak, alkohol zabija. To jest namacalny dowód tego faktu. To jest papierosy, alkohol, wszystkie te rzeczy, jak ta gra, kurczę, uczy. Pięknie. No dobra, mamy piękny kamuflaż. Cześć koledzy, tak? Kiedy idziemy na imprezę? Co oni tam widzą? Mam nadzieję, że nie nas. No i teraz możemy otwieranie zamków tu odpalić. Pech trochę, że u handlarzy nie ma wytrychów tutaj, w tej okolicy. I przyznam szczerze, że trochę mnie to martwi, bo już straciliśmy ich trochę od początku rozgrywki. No i te zapasy wcale nie są takie duże. Okej, wyłącz alarm. Może najpierw zamknę drzwi. Gdzie oni ten alarm tu mają? Okej. No i tyle. Dobrze. Poszukaj dla dziecka. Okej, rzeczy, notatki. Gaza. No wolałbym apteczki w takich miejscach, no ale niech będzie. Może tutaj jest ta przesyłka. Jest wytrych. No to... pięknie, chociaż raz nam to wynagrodzili. Taśma klejąca, są kolejne notatki. Notatki i notatki. Notatki. Ile tych notatek tu może być? Kasa. Czyli ktoś już nie dostanie swojej renty prawdopodobnie. Okej. Tu już pusto wygląda na to, że jest na poczcie. Szukamy dalej. Placówka stosunkowo duża jest. Przypuszczam, że jeszcze jakieś problemy nas tu czekają. Może ta paczka... No tu widzę, że wszystkie zaadresowane do jednej i tej samej osoby. Mają pecha, kurczę. Oj, mają pecha. Ale tych listów tutaj jest. Nie wiem, co za nie dostajemy, bo to chyba jednak nie są notatki takie tu fabularne. No dobra. Trafiliśmy tu do jakiejś sortowni, czy co to jest. Przypuszczam, że jeszcze jakaś walka... Zamknięte. Zajebiście. Kolego, masz
sporo broni i okienko. Nie tylko, że można było przestrzelić te drzwi, to jeszcze spokojnie można było wybić szybę, no ale niech i tak będzie. Alarmu nie będziemy uruchamiać, z tej strony też zamknięte. A jakże inaczej. Nie ma wejścia tam gdzieś od zewnątrz. No dobra, zobaczymy, może mamy trochę więcej szczęścia i ta paczka wcale tutaj nie leżała, tylko gdzieś wyżej. Chociaż jakoś wątpię w to, ale może leżą tutaj klucze gdzieś. List, notatka, tak, to wszystko wygląda tak samo. Okej. Aerozol, no dobra. To zabrzmiało, jakby coś... O! Okej. Masz klucze? Nie ma kluczy. Są klucze. Chyba się nie obudzi już. Dobra, nie będziemy profanować tutaj ciała, bo różne pomysły przychodziły, ale... Stawimy go w spokoju. Spis inwentarza, furgonetki pocztowe, dwie. 2002 rok, 4 komputery PC, 1 komputer PC. 4 kserokopiarki, lampę, nic ciekawego. Myślę, że może czegoś się tutaj więcej dowiemy. Ksero. Z uwagi na liczne opóźnienia w dostarczaniu poczty i skargi naszych klientów co do lokalizowania przesyłek, zainstalowaliśmy w naszych furgonetkach pocztowych nadajniki GPS. Informacje o lokalizacji będą dostępne dla kierownika poczty i niektórych pracowników od firma informatyczna ma zainstalować potrzebne oprogramowanie w przyszłym tygodniu. Okej. Sznurek. No, sznurków tu nie brakuje. Może było właśnie o kilka za dużo tu. Mamy górę lodową, no to dobrze. Bo gdyby nie było sznurka, to jakoś może by przetrwał ten pracownik. No szkoda, szkoda, że tak skończył, bo jakby żył, to byśmy mogli mu pomóc. Ale czy ten klucz tu zadziała? Chyba do każdych drzwi to po prostu jest klucz. Przynajmniej do każdej drzwi tutaj. I szukamy. Taśma klejąca, nożyczki nie zabierzemy. Jak te gry się różnią, czasem to właśnie taśma nam niepotrzebna, a nożyczki zbieramy. Wytrych, no to dobrze. No właśnie, Haran tu do banku to nie. W sumie to dziwne, że nie mogliśmy tych drzwi otworzyć wytrychem. O, a ty nie potrzebujesz, kolego? W sumie to nam się przyda tam dla tego kolegi na wiadukcie, czy gdzie on tam był. Okej, to jest jakaś paczka. Emrach, to chyba ten zaginiony, jak dobrze pamiętam. Dobra, nie tego, ale można było zabrać. Coś tutaj jeszcze na dole było. Nie, to tam niżej się piętro świeci. W sumie to przypuszczam, że więcej ludzi mogłoby tu czekać na paczki. To by była całkiem niezła zabawa, pozbierać wszystkie paczki i później jeździć i dostarczać je tym ludziom. To by było też takie niezłe pocieszenie dla nich. Dostać wiadomość od kogoś bliskiego, kto może już nie żyje niestety. Techland, ale nie do nas. No panowie z Techlandu, kurczę. Ta ich paczka nie została dostarczona. Może trzeba ich poinformować o tym, że nie udało im się dostarczyć. Okej, rozumiem. Więc przesyłka nie dotarła. Okej. Może została już wydana listonoszowi. No to, młody by miał pecha, już prawie było na miejscu. Czyli co, musimy wrócić do komputera u góry? Gdzieś widzieliśmy te informacje o GPS-ach, więc zobaczymy. Chyba to tu było, mam nadzieję. Możemy skorzystać z komputera szefa. Notatka. Śmieci, notatka. Tu jeszcze jest coś. Nie znam cię, nie wiem kim jesteś, ale tak, mam już dość. Weź stąd wszystko co zechcesz. I tak tego nikt nie będzie dostarczać, prawda? Zostawiłem klucze na zaplecze na biurku. Znajdziesz tam cały spis inwentarza. Pewnie będzie przyklejony do ściany albo coś. Walić to. Nigdy nie lubiłem tej roboty. W ogóle nie wiem dlaczego mnie to zatrudnili. Tak będzie lepiej. Koniec martwienia się o przyszłość. Koniec rozmyślania nad teraźniejszością. Poświęcę jeszcze kilka minut na wspomnienie paru rzeczy z dawnych dobrych czasów, a potem się zwijam. Powodzenia. Zostawiłem tu gdzieś linę na wypadek, jakby ktoś chciał do mnie dołączyć. Tak to. Okej, linę widzimy. Nie możemy skorzystać z tego komputera, więc być może komputer był gdzieś na dole. No, w śmieciach raczej nie trzymają takich rzeczy, ale w końcu wytrychy się znalazły. Tak bardzo poszukiwane. Okej, komputerów jest sporo, ale wszystkie nie działają. Niestety, więc... Aha, nie straszyć taką muzyką. Czy takimi dźwiękami lecimy na dół. Okej, a jednak mieliśmy wrócić tutaj. Źle skojarzyłem, że poszukiwałem peceta. A tu mamy klucze do furgonetki, no i notatki. Dwie furgonetki pocztowe, to widzieliśmy. To chyba wskazówka. Okej. Paczki w okolicy poczty, no dobra. Jedna jest gdzieś tu blisko, więc wątpię, żeby ona się tu nam trafiła. Mamy zamek średni, no może tutaj trzeba było wejść od razu. Zamiast tam
kombinować na dole, chociaż tutaj też nie jesteśmy jakoś specjalnie dużo wyżej. Użyj. No ładnie, kluczek działa. Szybko, szybko, kolego, bo tu ktoś idzie. A tu jest. Przyda nam się później jako kamuflaż może, chociaż myślę, że nie będzie specjalnie problemów. I co? Możemy to podnieść, a możemy wskoczyć. No to pierwsza furgonetka, do której możemy wejść, dostarczy listę. No to fajnie, będzie zabawa na ten odcinek. Listę, ale to nie ten. To też nie ten, ale się ucieszę, zdobędą nasze zaufanie, tak? To okej, okay, bardzo łatwe, bardzo łatwe, bardzo łatwe. Czy my w sumie zdobędziemy ich zaufanie? Może tak bardziej. A gdzie druga? No tak, nie mogło być lekko. Druga furgonetka jest tutaj. No może dobrze, będziemy już blisko wtedy miejsca docelowego. Zobaczmy, gdzie za to listy się kryją inne, śledzone. Aha, wszyscy w bazie są, no to dobra. No to... to lecimy tutaj. Przynajmniej młody już nie będzie musiał rysunków tam jakichś mrocznych przygotowywać. No to co? To może widzimy się już na miejscu, tak myślę. Ale tu niefortunnie nam się skoczyło. Bo to trochę potrwa ta jazda tu zarówno samochodem, jak i bieganie po mieście. A ja już trochę to poznaliśmy. Myślę, że wrócimy tu jeszcze nieraz. Więc widzimy się już tam pod tym wiaduktem, czy cokolwiek to tam było. Okej, jesteśmy już w bardzo dobrze nam znanym miejscu i tak musimy dostać się nieco wyżej z tego, co się zdążyłem zorientować, więc jedziemy w ten sam sposób jak ostatnio. No, ostatnio nam nieco lepiej to wyszło. Okej, ale zapomniałem, że to są barierki. Przeskoczymy w ogóle na drugą stronę, czy raczej nie mamy szans na to? No i pięknie. Jeszcze dalej. Okej, no i pięknie. Tryb współpracy, jak tam współpracy, kurczę. O, nie, dobra, zostaw nasz pojazd. Mam wrażenie, że szarżuje za nami właśnie, o kurczę. No nie jesteśmy szybsi od niego, mimo że chciałbym być, nie ukrywam. No to musimy się pozbyć chyba tego problemu. Może będzie okazja, rzuć sobie, okej, okay, żeby sprawdzić, jak te kusze działają. Kolego, leci coś do nas. Niby obrywa z tych kusz, ale pytanie, czy warto je tracić na taką osobę, czy na takiego stwora, ponieważ nasz karabin zadaje niewiele gorsze obrażenia, co prawda powoduje hałas, no i właśnie, dlatego chciałem sobie kusze zostawić na później. O kurczę, a jednak. Bo może będzie jakaś misja, gdzie właśnie to niegenerowanie hałasu bardziej by nam się przydało. Uciekaj stąd, koleżanko. Problem się zacznie, jeżeli te zombiaki polujące na nas tutaj. Okej, już chyba nie ma hełmu na głowie. Mam taką cichą nadzieję. To już jest blisko śmierci na szczęście w takiej sytuacji. Może się przeliczyłem, zobaczymy za moment. No strasznie silne są te potwory. Może lepiej by było na nie pójść z dubeltówką, ale o właśnie, teraz jak walniemy kilka hedzików, wygląda jakby już padał. No i właśnie, i po problemie, po robocie, co to miałeś? Bełty. No, bełty jak łuki możemy w takim razie podnieść, czy jak strzałę. Podnieśliśmy trochę bonusów, no i gdzieś nasza tu furgonetka powinna się kryć. Jeszcze ktoś? Okej. O kurczę, jakaś nowa. I ktoś tutaj się wysadził nam. Aha. Mam nadzieję, że nie stoję na niczym wybuchowym. No dobra, czyli tak i tak byśmy zrobili tutaj hałas, wychodzi na to. Może jakiś szybki kamuflaż. Będzie tutaj milej w tej okolicy. No dobra, a co, co wy swojego bijecie? No panowie, bez przesady. Paskudna sprawa. Użyj. Póki mamy kamuflaż na sobie. Kolego! Bo my tu bawimy się w listonosza. Okej. Okay. I tyle z paczek? Tyle. Zobaczymy, czy jeszcze nie kryje się to paliwko. Puste. I co się kryje tu z przodu? Śruby. Nic ciekawego w gruncie rzeczy. Czy jesteśmy w stanie tam jakoś wrócić w jednym kawałku? Spróbujemy. To w sumie apteczki można było wyciągnąć, ale chyba więcej życia byśmy stracili na ich wyciąganiu, aniżeli to jest warte tego zadania. Okej. No to lecimy teraz. Jak nam przeskoczyć z powrotem? Chyba po tym kawałku. Dobra. Okej. Co nam się tu stało?
Gdzieś się tu wpakowaliśmy. Nie, no to wygląda, jakbyśmy mogli przejechać, no ale zobaczymy, najwyżej go ustawimy trochę inaczej. Jak tu jesteśmy już, no to możemy pohandlować z naszym kumplem. No i ładnie, części zawieszenia poziom trzeci. Jak najbardziej, tylko kurczę, to już zaczyna trochę kosztować. Ale chyba sobie zainwestujemy w coś. Zobaczę, co on tutaj ma, bo niestety nie kupimy wszystkiego. No nic, chyba będziemy już po prostu inwestować w poziom trzeci, czyli części zawieszenia i części układu hamulcowego wrzucimy. No już znowu jesteśmy biedni, ale zamontujemy to tu z przodu. Mam nadzieję, że trochę nam to posłuży tutaj i będzie wyglądało też to całkiem fajnie. Tym bardziej, że nasz układ hamulcowy, no to właśnie, do tej pory był stosunkowo słabe. Mamy plany, ale to i tak na pierwszy poziom. Tutaj coś nam doszło, plany tylko. No i tutaj też pięknie zawieszenie. Wolałbym jakiś silnik czy układ jezdny poprawić, no ale tego jeszcze nie miał. Napraw. Tak, teraz resetujemy położenie. Okej, jesteśmy na polu. Zrzucili nas z tego mostu. No ale ważne, że możemy jechać dalej przed siebie. No i dostarczyć paczkę. I to nie jedną, bo tych paczek kilka było, więc znowu sobie ściągniemy kilka punktów fajnych. No i jedziemy o po polach, ale aż czuję zapach. Kurczę, wiosna do nas też się zbliża, będzie fajnie, mile, przyjemnie. W sumie mogłem przyspieszyć tę podróż, ale nie jeździliśmy jeszcze po takich polach, więc może to być ciekawie. O, przez beton się chyba nie przebijemy. Więc szybkie zakręty. A, bo my już jesteśmy na miejscu. No to miło. To może zostawimy ten samochód. Pomocy, pomóżcie mi, bracia! No dobra. Nie obronię tego ołtarza, proszę! Lecimy, ołtarz rzecz święta. No to jeszcze mu tam pomożemy. Zlikwidujemy jeden płotek, drugi, trzeci. Mam nadzieję... O kurczę, co tam było? Miny? Tu mieli czy jak? No właśnie, bo też u kwatermistrza dostaliśmy miny. Jakaś nowość w tej grze. Nie mieliśmy do tej okazji... Do tej pory okazji jeszcze z nich korzystać. Okej, okej. No kogoś rozjechaliśmy. No dobra, to nie ta broń. O! O co tu chodzi? No, myślałem, że się poddali. Chciałem oszczędzić im życie, ale przyznam szczerze, że nie wiem, o co chodziło. Z tym całym układem. Dobra, ty żyjesz, żyjesz. Dziwna sprawa. Przyznam szczerze, że pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Pomóż mi, proszę! No kolego, wstawaj, wstawaj. Anioły cię zesłały, przyjacielu. Ten drań skopałby mnie na śmierć. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Ach, chyba połamali mi żebra. I za co? Nie ogarniam już tego świata. Weź to, proszę weź. Zasłużyłeś. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście dziwny ołtarz. Coś tutaj leżało. Zioła są. Możemy zabrać zioła. I wracamy do domu. Daleko, stosunkowo daleko, więc bierzemy nasz pojazd. No, warto wykonywać tę misję. Jeszcze szybciej wtedy zdobędziemy potrzebne nam punkty. Żeby popchnąć tę fabułę nieco dalej. No właśnie, bo nie dokończyłem w poprzednim odcinku myśli. Kwestia wygląda tak, że mamy tu sporo misji dodatkowych, a tylko niektóre są fabularnymi. I w momencie, gdy wykonujemy misje fabularne, czyli te, które nas posuwają jakoś do przodu z całą przygodą, no to odpowiednio na miniaturce jest ta informacja zamieszczona, na miniaturce filmu. Okej. Jest tam napis fabuła i wtedy wiadomo, że chodzi o misje fabularne. Hey, mam prezent dla dzieciaka. Dostarczysz mu go? Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co. Dziękuję. Okej. Kolejny poziom mamy. Przyznam szczerze, że dość szybko je tu zbieramy. W tym miejscu myślę, że zakończymy naszą zabawę w listonosza i widzimy się niebawem już w kolejnej części. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!